Witam Państwa. Zaproponowałem taki temat. Kim staje się jednostka ludzka w cyfrowym świecie? Otóż człowiek, kondycję człowieka można tu rozpatrywać w dwóch wymiarach. No, z pewnością więcej wymiarów tu można by zaangażować, ale dwa są kluczowe. To znaczy człowiek jako osoba, czyli coś osobnego, indywiduum, i człowiek jako byt społeczny. No więc w obydwu tych wymiarach będę się poruszał i w kontekście również przede wszystkim technologii, bo świat cyfrowy to implikuje technologię. No więc taką mamy tradycję rozumienia człowieka. Tradycję europejską, zachodnią, przynajmniej od renesansu, a w każdym razie obecną filozofii chrześcijańskiej. Pojęcie kluczowe dla chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego personalizmu, czyli rozumienie człowieka jako bytu odrębnego od świata, rzeczy, przyrody. Na razie to non-human person to sobie zostawię na później. No i ten drugi wymiar, jednostka ludzka jako byt społeczny. Przyjmuje się w takiej klasycznej, ewolucjonistycznej klasyfikacji, że mamy trzy epoki. No więc ta epoka tradycyjna, czy przednowoczesna, przedprzemysłowa. Człowiek tradycyjny jako integralna część wspólnoty, jakby zaprogramowany przez wspólnotę, nie mający szans przetrwać bez wspólnoty, mający nikłą wiedzę o świecie, o przyrodzie, dlatego szukający wyjaśnienia w siłach nadprzyrodzonych. To jest takie bardzo skrótowe nakreślenie sylwetki człowieka tradycyjnego, który ustępuje człowiekowi nowoczesnemu. No więc nowoczesnemu oświeceniowemu. Czyli społeczeństwo zbudowane na tradycji humanistycznej. Pojęcie podmiotu ludzkiego było jasne. Jednostka integralna, obdarzona rozumem, świadomością, możliwością działania. I takie też było, taka była istota podmiotowego podejścia do narzędzi. Ludzie mieli władzę, konfigurowali sobie te narzędzia pod kątem własnych potrzeb. No i mieli zdolność sprawczą, władzę i odpowiedzialność. Ponad tworami społecznymi, technikami, czyli zdolność do samodzielnego myślenia, rozumienia i kontrolowania świata naturalnego. Czyli na tym sztandarze to nowoczesne społeczeństwo wypisywało hasła wolności, humanizmu, praw człowieka, podmiotowości. I do tego sprowadza się ta humanistyczna koncepcja człowieka. No, robiono różne klasyfikacje cech osobowości nowoczesnej. Jedna z nich, taka najbardziej znana, Inglesa i Smitha, to jest tych 10 takich. Nie będę ich omawiał po kolei. W każdym razie jest to nowy typ umysłowości, władzy, zarządzania sobą, zarządzania czasem, światem, narzędziami. Czyli cały katalog umiejętności i kompetencji. Jakie się wyróżnia generalnie orientacja aktywności? To jest taki wstęp ogólniejszy, tu te parę slajdów na początku. No można wyróżnić takich 8 głównych orientacji aktywności człowieka. To jest ekspresywna w najróżniejszych odmianach, ludyczna, kognitywna, czyli poznawcza, normatywna, czyli aksjologiczna, związana z wolnością, kontrolą, normami, religią, moralnością, prawem, instrumentalna, ekonomiczna, produkcyjna. No i ta aktywność człowieka jako jednostki pracującej. Wreszcie komunikacyjna. Komunikacja tu stwarza środowisko społeczne, w której materializuje się działalność w innych sferach. No i oczywiście fizjologiczna. I ta związana z bezpieczeństwem, czyli z takim już z drabiną Maslowa. No i następuje zmiana.
którą można tak pokrótce przybliżyć. Więc w każdej epoce dziejów społeczeństwo posiadało system komunikacji oparty o dominujące medium, czyli węzeł wiedzy. Istniały te punkty węzłowe, w których akumulowano, przekazywano wiedzę o gospodarowaniu, kulturze, polityce itd. Więc przez wieki takimi węzłami były szkoły, uniwersytety, biblioteki, niektóre instytucje religijne, gdzie wykuło się bardzo dużo innowacji, zakony benedyktynów, cystersów, jezuici, centra intelektualne przez nich tworzone, centra badawcze, media masowe. Obecnie taką funkcję, takiego mega węzła pełni internet, czyli ten twór, który został stworzony dzięki technologiom cyfrowym. I otóż przechodzimy do tego człowieka cyfrowego. Proszę Państwa, digital w angielskim cyfrowy, czy też w innych, numeric po francusku, to są słowa, które jak pokazują analizy frekwencyjne w wypowiedziach medialnych, w badaniach najróżniejszych, jest gwiazdą, tak zwaną gwiazdą leksykalną. Po prostu wszędzie pełno tej cyfrowości. A ściśle mówiąc, przejścia od analogowości do cyfrowości. Bo to jest klucz do rozumienia zmiany, jaka się dokonuje. Właśnie, może bym tu zapytał, jak Państwo rozumiecie to przejście? Od tego, co analogowe, do tego, co cyfrowe. Ja właściwie tutaj jestem, bo ja to trochę kwestionuję. Tak. Chciałem usłyszeć, co pan profesor ma na temat do powiedzenia. Ja sądzę, że my nie jesteśmy jeszcze w epoce cyfrowej. Jesteśmy w epoce... Może inaczej. Jest taki badacz McLuhana, Paul Levinson, tak, który w 1999 napisał książkę pod tytułem Digital McLuhan. A w tym roku napisał książkę, którego tytuł dokładnie pamiętam, chyba McLuhan in the Age of Social. On był autorem miękkiego ostrza, tak, również i nowych mediów. Tak. Prawie dwie dekady po tym, jak stwierdził, że już jesteśmy w epoce cyfrowej, przypasowywał McLuhana do epoki cyfrowej. Ja tej wprawdzie nie przeczytałem jeszcze tej jego najnowszej książki, ale tytuł jest znamienny, bo nazwał to McLuhan in the Age of Social Media, czy coś w tym rodzaju. Chyba tak, chyba in the Age of Social Media. Co oznacza, że on zwraca uwagę na pewien aspekt tej rodzącej się epoki cyfrowej, który jest w tej chwili moim zdaniem ważniejszy. Mianowicie socjalność, interaktywność i tak dalej. Czy to jest już epoka cyfrowa, dla mnie jest całkowicie jeszcze dyskusyjne. Jest to, jeśli tak, to są bardzo wstępne etapy, na których to etapach inne elementy są ważne. I teraz powiem coś, co może zaszokować. Epoka cyfrowa będzie wtedy, jak nam szczepią chipa do głowy i będzie wszystko przepływało bezpośrednio jakiegoś centrum nadzoru nad człowiekiem. To będzie pełna epoka cyfrowa. Będę o tym, do tego dojdę, ale to, co pan mówi o tych chipach i implantach domózgowych, to ja to już nazywam epoką posthumanistyczną. Natomiast to rzeczywiście, takie te pojęcia, które są przypisywane cyfrowości, jak interaktywność, przecież ona istniała wcześniej, przed komputerami. No telefon. Telefon jest medium interaktywnym, tak. Ale tu generalnie chodzi o to, że mamy do czynienia z fizycznością i niefizycznością świata. On fizyczny oczywiście istnieje, ale wszelkie metody rejestrowania rzeczywistości miały charakter fizyczny, odciskały się na nośniku fizycznym. Prawda? Fotografia to była praca chemii, fotografia analogowa to była praca chemii, czyli praca na nośniku, na substracie materialnym. Podobnie zapis dźwięku, prawda? Był pracą fizyki. Natomiast tu mamy do czynienia z rejestrowaniem już nie ze światem atomów, a ze światem bitów, czyli rejestrowaniem tej rzeczywistości w systemie dwójkowym. Czy to jest tryumf matematyki?
Ten kod binarny to jest matematyka. Czyli matematyka pomaga zapisywać kulturę. Pomaga rejestrować różne zjawiska w sferze gospodarki, polityki i tak dalej. Tak najkrócej można by powiedzieć o tej cyfrowości. No więc tu mamy takie pojęcia, których wcześniej nie było. Interfejs, software, aplikacja. No i to, że wszystko ma być smart. My sobie jeszcze nie do końca uświadamy to przejście od świata analogowego do cyfrowego. No, jeśli weźmiemy sferę kultury na przykład, prawda? Jeśli zapiszemy cyfrowo wszystkie dzieła Szekspira, to tworzymy bazę danych. Prawda? Bazę danych. To nie jest już linearny odbiór tekstu, jak w dziełach drukowanych. Prawda? Wiersz po wierszu, ten transport jego myśli. To już jest baza danych. Wpisując jakieś hasło do bazy danych, uzyskujemy kontekst, co Szekspir myślał na przykład o kobiecie, woman, czy też w jakich kontekstach pojawia się u niego słowo Jew, Żyd. Prawda? Wiadomo, że to odsyła do jego dzieła Kupiec Wenecki, prawda? Gdzie tam się przypisuje zresztą cechy antysemickie temu dziełu. Więc społeczny system operacyjny. Dwaj autorzy amerykańscy, Lee Rainey i Barry Wellman, powiedzieli, że przechodzimy od takiego systemu społecznego, który był owocem jakby tych przez wieki tworzenia się różnych instytucji, które trwały gdzieś do połowy XX wieku, właściwie nienaruszone. One ulegały zmianie, ale miały taką logikę systemu społecznego opartego na instytucjach politycznych, ekonomicznych, kulturowych. Oni, ci autorzy, powiadają, że oto na naszych oczach jedne instytucje znikają, bo są niepotrzebne, inne są transformowane, jeszcze inne pojawiają się jako nowe, które są już urodzone w wirtualu. Jakby mówi się o nich, że są digital natives. No, ale są też takie, które już prawie nie działają, ale jeszcze są. Mówi się o nich, że to są instytucje zombie. Prawda? Można prześledzić, patrząc na różne instytucje, czym był uniwersytet w wiekach średnich, prawda? Sztuki wyzwolone. Czym był uniwersytet w epoce przemysłowej, który kształcił kadry dla przemysłu, dla biurokracji. No i czym staje się uniwersytet sieciowy? W czystej postaci już są takie uniwersytety sieciowe. Nie wiem, czy szefowie takich uniwersytetów nazywają się erektorami, ale tak by wynikało z używania tej literki E przed nazwą. Więc przykład takich nowych zupełnie instytucji, których wcześniej nie było. Platformy internetowe, które zastępują wcześniejsze instytucje społeczeństwa przemysłowego, nowoczesnego. Prawda? Fenomen Uber. Potężna firma, która świadczy usługi, właściwie zapośrednicza klientów z właścicielami samochodów. I stała się potężną firmą, firmą nie posiadając żadnego samochodu. Facebook, który nie tworzy zawartości, bo tworzą inni za niego. Google, który wyszukuje z zasobów. Tak? To są na 10 najpotężniejszych firm, znaczy najdroższych, najwyżej wycenianych na rynkach finansowych, na giełdzie, już jest tylko jedna firma spoza wysokich technologii. I to jest McDonald's. Chociaż oczywiście tam również nowe technologie zajmują coraz więcej miejsca, już niedługo pewnie będą roboty obsługiwać klientów. A na pierwszym miejscu jest Alphabet. To jest taka zbiorcze logo dla firm związanych z Googlem. Alphabet się nazywa.
Facebook, Amazon, oczywiście Microsoft i Visa jako no, instytucja finansowa, ale oczywiście ona jest przecież działa w świecie cyfrowym. Nie ma już ani jednej firmy ze świata przemysłowego, z tego tradycyjnego przemysłu, czy też z przemysłu wydobywczego. Nie ma już General Electric, General Motors, Exxon, Mobile i tak dalej, i tak dalej. One już są mniej warte. A najbardziej warte są te, które się nazywają Data Corporations. Te, które mają najwięcej danych o ludziach. O nas, jako konsumentach przede wszystkim. Konsumentach, jako obywatelach. Bo to jest nowe bogactwo. To są złoża, nowe złoża, z których się czerpie. No po to, żeby tworzyć profile konsumentów. Po to, żeby sterować popytem. Żeby przewidywać ten popyt. Na tym polega władza. Władza przewidywania, foresightu, jak to się nazywa, no jest, staje się coraz potężniejsza. Więc jakie mamy tu relacje człowiek-technologii? Jakie są płaszczyzny dyskursu? W skrócie powiem o pierwszych pięciu i zatrzymam się, ja temu poświęcę drugą część tej mojej prezentacji, przy szóstym. Otóż nadal utrzymuje się, chociaż ona słabnie moim zdaniem, wiara w siłę humanizmu. Znaczy jest to takie zawołanie, nie lękajmy się. Człowiek przeżył mnóstwo rewolucji technologicznych i nie przestał być człowiekiem. Więc dlaczego nagle mamy się zamartwiać tym, że coś się z człowiekiem stanie? Rzeczywiście, tu są pewne argumenty, które przemawiają za takim stanowiskiem. Że człowiek rzeczywiście przeżył wiele rewolucji technologicznych. Zresztą to, że był autorem tych rewolucji, no, świadczy o jego geniuszu. Tak? Tyle, że te wcześniejsze rewolucje, one, mówiąc za McLuhanem, one dotyczyły przedłużeń człowieka, tych ekstensji ciała i zmysłów. W pewnym sensie to również obejmowały sferę intelektu. No, mowa ludzka była technologią intelektualną. Druk także, prawda? Czy wcześniej alfabet. Więc trzeba podchodzić ostrożnie do tych przepowiedni, straszących przepowiedni, że człowiek traci na tej traci swoją pozycję. Oczywiście maszyna dużo potrafi, ale jak powiada jeden z autorów, Charles Johnson, siłą ludzkiego umysłu jest komunikowanie się poprzez wytwarzanie analogii, dzięki czemu nasz gatunek gromadził przez pokolenia wiedzę, która nie jest oparta tylko na logice binarnej, ale także tej logice rozmytej, fuzzy logic, której komputer nie potrafi. On jest po prostu tu niekompetentny, bo jest maszyną algebraiczną, zero-jedynkową. Drugie, metaforycznie, tak nazwałem, na ramionach olbrzyma. To jest parafraza ojca Bernarda z Chartres, który tak powiedział o wierze. Wierze, która nas uwznośla i właśnie daje nam siłę. I jakbyśmy byli na ramionach olbrzyma. I to jest również scenariusz, czy też dyskurs, który trzeba oceniać pozytywnie. Znaczy, jakie jest przesłanie takiego myślenia? Że owszem, pojawiają się nowe, potężne technologie, ale one zwiększają nasz potencjał.
potencjał intelektualny, potencjał poznawczy, również energetyczny i wiele innych. I my też z tego korzystamy, nie tracąc swojego człowieczeństwa. Czyli jesteśmy panami, a nie sługami. Jesteśmy suwerenami, mówiąc, używając modnego słowa. Dzięki tym technologiom ludzie, jednostki nabierają cech, jak nazwał to jeden z autorów, super wzmocnionej jednostki. Super strong individual. Młodociani innowatorzy potrafią tworzyć za pomocą tych technologii niesamowite rzeczy. Potrafią rzucić wyzwanie imperium. No, fenomen Snowdena, prawda? Czy WikiLeaks, Juliana Assange'a pokazuje, że jednostka może zrobić różnicę, jeśli mając dostęp do komputera podłączonego do sieci. Może zrobić różnicę na plus i minus. Może zaszkodzić korporacji. Może rzucić wyzwanie rządowi. Wreszcie trzecie podejście. Synergia, czyli pomnożony wysiłek ludzi i maszyn, ludzi i komputerów. Są różne badania dotyczące tego, kim jest pracownik uzbrojony w technologie cyfrowe. Na przykład operator robota. On jako programista uczy robota w procesie machine learning, ale jednocześnie sam się od niego uczy. Znaczy, maszyna i człowiek są nawzajem sobie potrzebni, ponieważ oni się wzmacniają. Można powiedzieć, że tak koewoluują. Czyli inaczej mówiąc, trochę się konfigurują. Wzajemnie formatują. Człowiek formatuje maszynę, ale maszyna również formatuje człowieka. Nie sama maszyna tak w dosłownym sensie, ale również software, program. No weźmy choćby kod komunikacji, jakim był SMS dzisiaj Twitter. No? Bardzo skrócony kod komunikacji. On narzuca nam pewien imperatyw, że musimy posługiwać się bardzo oszczędnym językiem, 160 czy 140 znaków. To przecież zmienia sposób komunikacji, również wpływa na nasze myślenie, jeśli jesteśmy zmuszani do używania takiego skróconego kodu. Badania literatury, badania prasy pokazują, że coraz mniej jest zdań złożonych, prawda? Ponieważ te zdania są za długie, już się ich trudno je rozbierać logicznie. Są problemy z ich rozumieniem. To zresztą widać, jak piszą uczniowie czy studenci, prawda? Unikają również takich zdań złożonych, bo już przywykli do tego skróconego kodu. A przecież, jak pamiętamy, jak byliśmy kształceni w polszczyźnie, no, czy w innych krajach w językach narodowych, dzięki drukowi, dzięki książce, prawda? Do tego transportu myśli, do skomplikowanych zdań, rozbudowanych, podrzędnie, współrzędnie złożonych i tak dalej. Czwarte. Wypychanie ludzi w coraz wyższe rewiry intelektualne. Otóż to by można uznać za pozytywne, ale w tym jest pewien kruczek. Mianowicie coraz bardziej skomplikowane systemy informatyczne, systemy eksperckie, sztuczna inteligencja, w którą jedni wierzą, inni nie wierzą. A jak państwo myśli? Istnieje coś już takiego jak sztuczna inteligencja, waszym zdaniem? Dopóki naturalna nie jest rozpowszechniona jeszcze należycie, to można powiedzieć, że... Ale to zależy od wieku. Zresztą są im młodsi użytkownicy tych technologii, tym więcej w nich wiary, że ta inteligencja istnieje. Wszystko zależy od tego, jak będziemy definiować. Nie jest to celem mojego tu wykładu, sztuczna inteligencja. W
Wszystko zależy od tego, jak będziemy ją rozumieć, prawda? W klasycznym rozumieniu inteligencja jest oparta na systemie białkowym. Prawda? I jeśli można mówić o sztucznej inteligencji, to wtedy, kiedy byłby to system niezbudowany na substracie białkowym, który podejmowałby działania, na jakie nie został zaprogramowany. Takich systemów jeszcze nie ma. Chociaż są różne algorytmy, które dają możliwość elastycznego wyboru, na przykład dronom, prawda? Które same poszukują celu w ramach tego drzewa decyzyjnego, którym zostały zaprogramowane. Ale problem tu jest taki, w tym czwartym sposobie myślenia, że coraz mniej jest ludzi mądrzejszych od systemów. Inaczej mówiąc, te systemy, technologie zastępują ludzi w bardzo wielu działaniach. Wcześniej to było nie do pomyślenia. Czyli oznacza to, że coraz więcej ludzi działa w ramach algorytmów. Tylko nieliczni programują te systemy. Czyli są od nich, można powiedzieć tak w cudzysłowie, mądrzejsi. Ale będzie ich coraz mniej. Ponieważ im mądrzejszy system, tym mniej będzie takich, którzy będą umieli go zaprogramować. Stąd toczy się wojna o talenty na świecie. Geniusze są kupowani na pniu. Wielkie korporacje organizują konkursy, najróżniejsze konkursy informatyczne, na których notabene wygrywają często polscy programiści, którzy później znikają, bo już są kupieni przez korporacje. Oni już tu u nas nie działają, nie tworzą własnych firm, bo już zasilają swoimi mózgami tych silnych. Czyli można powiedzieć, że jeśli używając filozoficznych pojęć o dwóch perspektywach, perspektywie filogenetycznej i ontogenetycznej. Perspektywa filogenetyczna to jest perspektywa gatunkowa. Nie wiemy, co to oznacza dla gatunku to wypychanie ludzi w te wyższe strefy intelektualne. No i perspektywa ontogenetyczna, czyli osobnicza. Że jedni są wyposażeni w większe możliwości programowania innych. Czyli są jakby dwie klasy, programujący i programowani. Stąd te apele, żeby uczyć programować. Już od szkół podstawowych. Dlatego, że potrzebna jest nowa kultura read-write. Nasza kultura oparta na piśmie to była właśnie kultura read-write. Uczyliśmy się pisać i czytać. No? Natomiast posługiwanie się tymi technologiami, programami oznacza, że umiemy czytać. Czyli ktoś nam za nas pisze. Ktoś to programuje. Czyli wpływa na nasz sposób myślenia tymi programami. No i wreszcie najbardziej pesymistyczny scenariusz. Komputery nas nie potrzebują. Tak zresztą powiedział to dyrektor, prezes wielkiej korporacji Microsun System, tak się to nazywało, że one sobie kiedyś poradzą bez nas. Teraz może znajdę, jak on to dokładnie powiedział. Że maszyny, komputery nas nie potrzebują. Wcześniej twórca komputera, John von Neumann, współtwórca, on w takiej książce Teoria samoreprodukujących się automatów przeprowadził taki matematyczny dowód, że systemy o komplikacji przewyższającej pewien próg mogą się same replikować. Czyli może to być w przyszłości jeden centralny mózg, a reszta bezmózgowie. Czyli taka centralizacja kognitywna. Taki Lew Manowicz, autor takiej znanej książki Język nowych mediów, napisał przed paru laty książkę Software Takes Command.
Software przejmuje dowództwo. I pisze w tej książce, że rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do zwierzchnictwa techniki nad człowiekiem. Inny amerykański filozof, informatyk, Eben Moglen, ogłasza, że kiedyś narodzi się machina uniwersalizm, która wszystko o nas będzie wiedzieć, podpowiadać, jak mamy żyć, przewidywać nasze dobre i złe uczynki. I w niedawno wydanej książce Andrzej Zybertowicz, obecnie doradca prezydenta Dudy, w książce Samobójstwo oświecenia, ze znakiem zapytania, co prawda, napisał tak. Kwestią czasu jest samodzielne inicjowanie przez sztuczną inteligencję działań koordynujących współdziałanie ludzi i urządzeń. Krok kolejny to sztuczna inteligencja zdolna do samodzielnego poznawania świata i programowania własnego rozwoju. Bo już ludzkie umysły będą za słabe, żeby ogarnąć świat i żeby optymalizować decyzje. Nazywa się to posthumanizmem. Taki sposób myślenia. O ile te wcześniejsze, tak jak synergia ludzi i maszyn, czy też to na ramionach olbrzyma, mówi się, że to jest transhumanizm. Czyli to współdziałanie ludzi i systemów tak zwanych nieludzkich, non-human systems. Jest taka teoria bardzo modna od kilku lat Bruno Latoura, Michela Calona. Teoria aktora sieci, że o kondycji ludzkiej coraz mniej decydują relacje między ludźmi, a coraz więcej relacje zapośredniczone przez maszyny, albo też relacje człowiek-maszyna, czyli human-machine interaction. I tu w takim tym myśleniu tu się przywołuje ten paradoks Moraveca. Hans Moravec, amerykański profesor nauk komputerowych czeskiego pochodzenia, właśnie zdefiniował ten paradoks. Na czym on polega? On sporo wyjaśnia to, co on mówi. Mianowicie, że paradoksalnie o wiele łatwiej naśladować maszynie sferę logiczno-matematyczno-analityczną ludzkiego mózgu. Bo ona jest relatywnie młoda. Natomiast o wiele trudniej naśladować maszynie cały aparat sensoryczno-percepcyjny człowieka, nad którym ewolucja pracowała o wiele dłużej. No i dlatego tak łatwo komputer zastępuje zajęcia umysłowe. Że okazuje się, że obecnie więcej ludzi pracujących umysłowo traci pracę w Stanach Zjednoczonych niż ludzi pracujących fizycznie. Okazuje się, że w relacji z innym człowiekiem opiekuńczość, tak? Zwłaszcza w starzejących się społeczeństwach, człowiek jest bardziej potrzebny niż analityk, bo funkcję analityczną o wiele łatwiej zastąpić. Choć człowiek w dalszym ciągu potrzebny jest do interpretacji, ponieważ sama liczba nic nie znaczy. Dobrze, i na koniec jeszcze zabiorę Państwu tak z 15 minut, żeby rozwinąć ten jeszcze może tu przywołam takiego autora, który myślę, że ma dużo racji, kiedy pisze. To jest polski autor Jerzy Bobryk. Powiada, że zaawansowana technika może istnieć obok człowieka mało wyćwiczonego i utalentowanego. A postęp techniczny może się odbywać bez rozwoju i doskonalenia człowieka. A przynajmniej bez wszechstronnego rozwoju talentów i zdolności większości ludzi.
Jeśli zatem rozwój intelektualny większości ludzi przestaje nadążać za rozwojem techniki, oznacza to, że technika staje się względnie autonomicznym systemem, o działaniu którego nie decyduje ani wyłącznie, ani przede wszystkim nie decydują potrzeby i cechy człowieka. To znaczy uwolniony spod panowania człowieka rozwój techniki stawia przed nim cele, które są nie tyle celami człowieka, ile celami systemu człowiek-maszyna lub systemu ludzie-technika. Coś zapewne w tym jest, chociaż to jest jeszcze ciągle materia nieempiryczna. To znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć. To się dzieje na naszych oczach wszystko. Ma pan rację pod tym względem, że jesteśmy właściwie u fundamentów. Kiedy są eksperci, którzy zastanawiają się, jak będzie wyglądać ludzka praca w przyszłości. Bez sensu jest opowiadanie o tym, że będzie koniec pracy, jak to jest jeden z autorów, Jeremy Rifkin, zawyrokował już 20 lat temu, że będzie koniec pracy, bezrobocie technologiczne i tak dalej. Okazuje się to nieprawdą. Natomiast nie wiemy, jak będzie, ponieważ jesteśmy u fundamentów, a przy fundamentach nie potrzeba jeszcze dużo ludzi. Dopiero kiedy wznosi się ściany, kiedy się robi instalacje najróżniejsze, infrastrukturę, kanalizację i tak dalej, wtedy po prostu trzeba coraz więcej ludzi i to będzie pączkować. W dodatku jest jeszcze takie zjawisko psychologiczne już zaobserwowane. Przekonanie, że systemy są nieomylne. One są nieomylne, jeśli nie ma śmieci na wejściu, czyli jeśli nie ma tego, co się nazywa garbage in. Bo jeśli jest śmieć na wejściu, to jest śmieć na wyjściu. Garbage in, garbage out. To się taki syndrom Jigo nazywa. Ale ludzie są przekonani, że te systemy się nie mylą i stosunek do nich jest coraz bardziej nabożny. Zdarzyło się gdzieś w jakimś więzieniu w Ameryce, że wypuszczono więźniów, którzy nie powinni być wypuszczeni, bo źle zostały tam pisane nazwiska do tego Excela, czy też gdzieś algorytmu. I nawet się ci ludzie tam, którzy z tymi więźniami, ci klawisze, nawet się dziwili, jak to, że takich wypuszczają, ale nie protestowali, no bo maszyna tak zawyrokowała, więc widocznie miała rację. Krótko mówiąc, wszyscy głupiejemy, delegując coraz bardziej złożone zadania algorytmom, redukujemy nasze własne zdolności poznawcze. Czyli algorytmizacja ludzkiego umysłu. Algorytm w języku techniki jest z góry ustalona procedura działania. Chociaż algorytm ma szersze pojęcie, bo mówi się o algorytmie genetycznym, hormonalnym, również kulturowym. Że kultura też nas programuje. Ciekawe, że takie myślenie o tym, że maszyny nas nie potrzebują, wyraził Frederick Taylor w 1911 roku, twórca zasad naukowego zarządzania w swoim dziele, tak, Principles of Scientific Management. Otóż napisał tam tak, w 1911 roku podstawowym celem ludzkiej pracy i myśli jest wydajność. Rachunek techniczny pod każdym względem przewyższa ludzki osąd. W rzeczywistości ludzkim sądom nie można ufać, ponieważ są skażone nieścisłością, dwuznacznością i zbędną złożonością. Subiektywizm stanowi przeszkodę w jasnym myśleniu, że to, czego nie można zmierzyć, albo określić, no to jest gorsze. To jest coś, co czyli maszyny tu biorą górę nad człowiekiem. Czyli na podstawie jego teorii naukowego zarządzania stworzono taśmę produkcyjną w zakładach Ford Motor Company w 1914 roku. No? I zaczęto traktować człowieka jako kogoś dostawionego do maszyny. Grupa psychologów, socjologów, powstał taki komitet socjologiczny, 30 socjologów, chodziło między tymi ludźmi jak przy taśmie, jak obserwowali ich jak małpy.
jak się zachowują igałki oczne, ręce, czy robiono eksperymenty, czy powinni siedzieć, czy stać przy taśmie. Kiedy jest wyższa wydajność? Czy można im pozwolić mówić do siebie? I tak dalej. Chodziło o to, żeby maksymalnie zautomatyzować ruchy człowieka, żeby można było przyspieszyć taśmę. No ale na plus Fordowi można powiedzieć, że dzięki tej taśmie robotnik w ciągu 8 lat pracy mógł sobie kupić samochód Ford T, co prawda, czyli czarny model T, nie mógł wybrać innego. Natomiast w europejskich gniazdach produkcyjnych, czyli tych nietaśmowych wytwórniach, tam się montowało samochody 8 do 10 razy wolniej. No dobrze, to zakończę jeszcze tym podejściem, tym szóstym. Technomorfizacja i człowieka i antropomorfizacja maszyn. Otóż o co chodzi w technomorfizacji? Upodobnienie człowieka do techniki. Ono nie zaczęło się dzisiaj. Zaczęto myśleć o organizmie człowieka jako o maszynie, w której można wymienić części, prawda? Albo w coś tam zamontować, zamontować protezę albo rozrusznik. To dotyczyło ciała. Ale zmysłów również. Czyli chodziło o protezy zmysłów. Ale coraz częściej zaczęto mówić o tym w odniesieniu do umysłu ludzkiego. Że można człowieka doładować. Prawda? Że nawet przedostaje się do języka. Mówi się, że się resetujemy. Prawda? Czyli komputer jakby stał się metaforą mózgu. Procesor. Co to oznacza? Że technologia wpływa na to, co myślimy, ale także jak myślimy. Zmienia się nasze postrzeganie, uwaga, pamięć. Czy w tej sytuacji jest jeszcze miejsce na intuicję, twórczość? Czy będzie w przyszłości? Słabną naturalne zdolności, percepcja, uwaga, rozumowanie. Otóż stwierdzono, że jest coraz empirycznie w badaniach tak zwane skąpstwo umysłowe człowieka. Człowiek jest skąpcem umysłowym. Jeśli może znaleźć, to nie przetwarza, nie próbuje zapamiętywać. Googlizacja umysłu. Przecież to można znaleźć, prawda? Czyli badania na studentach amerykańskich pokazały, że zapamiętują raczej nie to, czego szukają, i treść tego, czego szukają, tylko gdzie to można znaleźć. Copy and play, prawda? To jest takie znane. Copy and paste. Control F. Control C, Control V, pracę semestralną będę miał, tak? No tu nie będę tego już może omawiał. Przesłanie jest tu oczywiste. Przejdę do takiego. O właśnie, takie pytania, na które nie mam w tej chwili odpowiedzi. Na ile będziemy się czuć wolni, gdy maszyny wyznaczać będą granice naszego działania, gdy będą nam ciągle podpowiadać, co wyszukiwać, gdy sterują dostępem do informacji i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy zrobić taki eksperyment, że kiedy się pisze Polacy to, pokazuje się cała kafeteria odpowiedzi w Google. Złodzieje, romantycy i tak dalej. Można sobie wybrać opcję. Już nie trzeba się zastanawiać i wymyślać, kim są Polacy. W latach 70., to właściwie jeszcze przed epoką komputera, tego personalnego peceta, dwaj autorzy amerykańscy, Nass i Reeves, robili takie badania, z których ustalenia takie wynikały, że przejawiamy uczucia względem maszyn, którymi dzielimy życie. I jest to również do smartfonów. Przecież głaszczemy te smartfony, prawda? Przytulamy je do siebie, są pod poduszką. Jaki typ więzi wykształca się przez lajkowanie? Co wiemy o ludziach, których polubiamy? I tu jest
pułapka. Jaki amerykański profesor pochodzenia chińskiego, mówię, no Amerykanie przede wszystkim o tym piszą, bo oni wcześniej, najwcześniej doświadczyli złych i dobrych stron tego wszystkiego. Wu się nazywa tak. On użył takiego określenia master switch. Master switch, który może wyłączyć to wszystko. Ludzie, którzy żyli w czasach nazywanych takimi prymitywnymi, kiedy nie mieli kanalizacji, mieli studnie. To studnie mógł im coś tam zatruć, ale nie sposób było wyłączyć wszystkie studnie. Kanalizację można wyłączyć, prawda? Podobnie jak elektryczność, lampy naftowej, no, tych niesieciowych wygódek, prawda? Czy lamp naftowych nie można było wyłączyć. A teraz można, dlatego że to jest sieciowe, można to wyłączyć. Wyobraźmy sobie, że nie ma Google'a albo że nie ma Facebooka. Oczywiście to byłoby samobójstwo dla właścicieli. Ale istnieje coś takiego, teoretycznie, taka możliwość. Czyli co to oznacza? Kto ma władzę? Mówi się, że to będzie władza bez podmiotu, bo maszyny nie są podmiotami. Więc były takie badania psychologiczne. Gary Small z zespołem pokazali, że internet skraca w naszych umysłach obwody odpowiedzialne za myślenie refleksyjne, analityczne, wzmacnia nasze zdolności obserwacyjne, umiejętność kontrolowania wielu przekazów wizualnych jednocześnie. Czyli ten słynny multitasking, wielozadaniowość, która dla jednych jest czymś naturalnym, a dla innych jest traktowana jako groźba. A jak myślicie o tym multitaskingu? Że istnieje coś takiego, że można być multitaskerem? Kobiety są bardziej wielozadaniowe, a mężczyźni są na jednym worku, tak? W sensie kobiety mają taki... A co pani o tym myślą? Na pewno badania nad mózgiem wykazały, że kobiety są po prostu mają wyżej, lepiej rozwiniętą sztukę komunikacji. No dzięki temu, że od tysięcy lat przekazywały tę sztukę potomstwu i mają bogatsze te miękkie, te soft skills, te miękkie umiejętności komunikacyjne. Ale co do wielozadaniowości, no nie znam takich badań, czy kobiety potrafią. Może dlatego, że no można sobie wyobrazić w gospodarstwie domowym, ile rzeczy trzeba robić naraz, prawda? Tu się gotuje coś, tu pokrywka skacze na garnku, tu coś innego się dzieje. A mężczyzna koncentrowany na jednym zadaniu, bo na przykład na polowaniu, prawda? Kiedy się wybierał na polowanie. Otóż ja nie wiem, jak to jest. Czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak wielozadaniowość, czy może międzyzadaniowość raczej, czyli nie multitasking, a intertasking. Niektórzy badacze powiadają, że to jest signum temporis. To jest cecha naszych czasów, że nie da się przeżyć bez rozproszenia uwagi, ponieważ świat się rozprasza. Nie można poświęcić czemuś, jak powiada Malcolm Gladwell, 10 tysięcy godzin, żeby być w czymś dobrym. Czyli koncentrować uwagę na jednej umiejętności czy zespole umiejętności. Bo może się okazać, że za chwilę to jest niepotrzebne, te umiejętności. I to będzie strata czasu wtedy. Jest taki filozof brytyjski, nieznanego mi bliżej pochodzenia, który właśnie podąża tym tropem, że samobójstwo oświecenia, że to oświecenie nas wykierowało w tym kierunku. To co przejmujemy od maszyn, jego zdaniem? Że stajemy się dosłowni. Maszyny odczytują swoje instrukcje i kody literalnie, a my postępujemy tak samo. I co tracimy? Coraz trudniej nam, zwłaszcza młodym, o rozumienie metafory, humoru, sarkazmu, czyli cech, których maszyna nie potrafi. Nie potrafimy coraz mniej wydobywać esencji i znaczenia, budować sens rzeczywistości wokół nas. Czyli odczytywanie symbolu, rozumienie kontekstu, niuansu, historyczności. Maszyny zawsze będą w tym od nas lepsze.
To są już częściowo empirycznie zweryfikowane na młodych pokoleniach, właśnie na tych, tych dzieciakach sieciakach, czyli inaczej mówiąc, tych tubylcach sieciowych, jak oni zostali nazwani. Taka książka Sherry Turku, Samotni Razem, nie, już nie będę jej omawiał, ona właśnie porusza ten problem takiego świadomego alienowania się z tego świata znaczeń i wchodzenia jakby w świat komputera. Howard Gardner i Katie Davis mówią o tym, że te apki, czyli aplikacje, pokolenia apek, że one prowadzą do wyuczonej bezradności, bo na wszystko będzie aplikacja. Więc po co się wysilać, żeby cośkolwiek zdobywać. Z kolei taki o bardzo trudnym nazwisku psycholog Abel Joad, który badał, obserwuje to nakładanie się to e-osobowości na osobowość człowieka w realu. Poczucie władzy, wyolbrzymiona wiara we własne możliwości, czyli tak się człowiek czuje na tych ramionach olbrzyma. Narcyzm, ograniczenie, regresja, impulsywność, kompulsywność, niecierpliwość, dekoncentracja. Natychmiastowa gratyfikacja. Nagroda musi być natychmiast. Rozhamowanie sieciowe, czyli ten język agresji. Zmniejszony moment napięcia uwagi, czyli ten span of attention. Infantylizacja, adultyzacja, że dzieci stają się coraz bardziej dorosłe, a dorośli coraz bardziej się infantylizują. Lęk przed wejściem w relacje live. I teraz już ostatnie minuty. Otóż patrzenie na to z perspektywy technomorfizacji, czyli upodobniania się ludzi do maszyn, nie wyczerpuje problemu, ponieważ mamy coraz bardziej do czynienia również z antropomorfizacją maszyn, czyli upodobnianiem się maszyn do ludzi. W tym tu fioła mają zwłaszcza ludzie wschodu, Dalekiego Wschodu, Japończycy, te roboty, które konstruują, są coraz bardziej androidalne. Człowiekopodobne. Są już takie roboty, które wyrażają 6 podstawowych emocji ludzkich. Mają pod sztuczną skórą, elastomerem, ale bardzo imitującą naturalną skórę twarzy, mają zainstalowanych gdzieś tam liczników uruchamiających mięśnie mimiczne twarzy i wyrażają stany emocjonalne. Staruszki japońskie, które te roboty pielęgnują, są bardzo z nimi związane uczuciowo i nawet chcą im przepisywać majątek. Bo ludzie chcą takich maszyn z jednej strony, takich podobnych do siebie, a z drugiej strony zadają sobie pytanie, również w Japonii. Kim ja w takim razie się różnię od takiej maszyny? Jeśli taka maszyna wyraża stany emocjonalne, to czym jest człowieczeństwo? Kim jest moja własna tożsamość ludzka? Wcześniej nie było takiego problemu, bo maszyny potrafiły, co prawda były silniejsze, potrafiły szybciej biegać, jeździć, ale teraz zastępują pewne funkcje umysłu i w dodatku jeszcze są emocjonalne. Byłem na takim kongresie poświęcony Robot Human Interaction, gdzie poważni badacze tych relacji człowiek-maszyna zadawali całkiem poważne pytania o tym, kim, jaka powinna być etyka ludzka względem tych tworów, które na przykład nie są w Japonii, nie są nazywane rzeczami, tylko nieludzkimi osobami. Nie w sensie antyludzki, tylko nieludzki, non-human person. I pewien etyk zadał pytanie, czy można na przykład zmuszać robot płci żeńskiej, tak zwany nie android, tylko ginoid, w doświadczenia usług seksualnych w czasie, gdy aktualizuje swoje oprogramowanie. No bo są takie seks-roboty. Wiadomo, pisała o nich ta Sherry Turku, no bo już jest w komercyjnej sprzedaży robot Roxy,
pokazany parę lat temu na targach dla dorosłych w Las Vegas, która jest wyposażona w 5 osobowości do wyboru. Od anioła po heterę. No. Jest poprawna anatomicznie. Można się z nią komunikować i tak dalej. Czyli chyba zmierza to jakiejś wzajemnej koewolucji. Czyli umaszynowieniu człowieka i uczłowieczeniu maszyny. Taką by można zakończyć taką hipotezę. Ale ze znakiem zapytania. Wzajemna koewolucja. Dobrze. Także chętnie bym usłyszał od Państwa jakieś pytania albo tu własne wypowiedzi, komentarze. Bardzo proszę. Ja może jeszcze powiem, że słowo, że należę do ludzi starszego pokolenia. A starsze pokolenie raczej mało się tym interesuje. Dane mi było dawno temu, bo w latach 80. być w Węgarni Innowacji Massachusetts Institute of Technology, gdzie brałem udział w posługiwaniu się komputerami przy symulowaniu konfliktów międzynarodowych, kiedy dochodzi do wojny pod wpływem kryzysów komunikacyjnych, tzw. communication breakdown. Połknąłem bakcyla i to mi zostało i śledzę to, chociaż niewiele miałem pożytku tu. Także przepraszam, proszę bardzo. Nie była mowa tutaj o przynajmniej dwóch płaszczyznach, z których to płaszczyzn można obserwować to, co się dzieje, filogenetyczna i ontogenetyczna. Tak jak to widzę, większość ludzi jest zainteresowana tą filogenetyczną zmianą, że my wszyscy jako gatunek się w tę stronę zmienimy. Moim zdaniem to też się wiąże z tym, co ja na początku mówiłem. My jeszcze jesteśmy raczej, o ile w ogóle się kiedykolwiek z tego wyzwolimy, na płaszczyźnie, która nas całkowicie różnicuje. Zmieniamy się osobniczo, w rozmaitym tempie, zresztą pan profesor o tym wyraźnie mówił, ale co to oznacza na płaszczyźnie social, o której właśnie Levinson mówi, społecznej? Mianowicie to, że jak zawsze jest elita, która jest w stanie, a być może nawet i kontroluje całą resztę, albo przynajmniej takie zamiary posiada. Może robi to w dobrej wierze, może sobie nawet z tego sprawy nie zdaje, ale ponieważ duża część, i pan profesor wspomniał, coraz większa będzie odpadać, że tak powiem, nie będzie miała tej bitowej zdolności read-write, no to będzie, że tak powiem, masą do kontroli. To się też wiąże z taką rzeczą jak big data, która teraz jest pokazywana przez niektórych jako stwarzająca podejście w tym kierunku, stwarzające totalitarne możliwości. Nawet niedawno usłyszałem, jak ukuto takie sformułowanie, zamiast weapons of mass destruction, to jest weapons of math destruction. Tak, matematycznej. I no, to jakaś Amerykanka właśnie taką książkę popełniła w tym roku pod tym tytułem. I to, o czym pan mówił, garbage in, po prostu to służy, na przykład ona się skupiła, przynajmniej w tym omówieniu, które, bo słyszałem taki radiowy program, gdzie ona się skupiła na tym, jak ludzie są odrzucani w aplikacjach do pracy, dlatego że jest z punktu prawnego widzenia garbage in, bo są tam pewne rzeczy, które są prawnie niedozwolone i taki człowiek w ogóle nie ma szansy nawet na face-to-face interview trafić, bo to po prostu... I to ona to nazywa właśnie weapons of math destruction. Ale to jest tylko jeden aspekt tego, że ta epoka cyfrowa na razie jest dla nas epoką socjalną, gdzie my po prostu oczywiście, będąc w rozmaitym punkcie, że tak powiem, tego świata cyfrowego, albo jesteśmy manipulowani, albo sami manipulujemy, albo mamy takie aspiracje, żeby to robić, a inni, żeby się bronić przed tym. Nie wiem, czy to można nazwać tym, że tak powiem, etapem transhumanicznym, czy jak to pan profesor też czynił, takie rozróżnienie między transhumanizmem a posthumanizmem, gdzie już całkowicie maszyny nad nami zapanują, ale
może nawet jeśli to nie jest dokładnie to, to to jakoś z tym koreluje. I mnie się wydaje, że dyskusja o tym, o zmianie filogenetycznej, która potem nas zaprowadzi do posthumanizmu, jakkolwiek ciekawa, że tak powiem, it misses the point. Jest wróżeniem z fusów, a należałoby się skupić na czymś innym. I ja jeszcze raz powrócę do tego, że dla mnie to było, jak zobaczyłem tego Levinsona, który napisał teraz książkę, z tytułem Social Media, gdzie 20 lat temu mówił o digital, to pokazuje, że ta epoka cyfrowa dzisiaj jest epoką socjalną, jest interaktywną z maszynami, ale jest też interaktywną na poziomie ludzkim i to w sposób, który ma zagrożenia ogromne dla społeczeństw ludzkich, a to też widać, proszę zobaczyć, jak Chiny reagują, jak tworzą własne wersje tych wszystkich firm, o których pan przed chwilą powiedział, Facebooka i innych, dlatego że nie chcą, bo to, jeszcze jedno, globalizacja. No globalizacja, gdyby doszło do takiej globalizacji, elita wytworzona, wtedy można by iść do przodu, ale jest Daleki Wschód, inaczej trochę na to patrzy, ma narzędzia ku temu, jest potężną ekonomią, jedna przynajmniej, a inne być może za nią idące. My się ścieramy jeszcze dalej na płaszczyźnie społecznej i jakkolwiek interesujący ten posthumanizm i płaszczyzna filogenetyczna, moim zdaniem należałoby więcej mówić o tej wcześniejszej. To dwa słowa, bo zainspirował mnie pan tymi Chinami. Otóż dlaczego Chiny robią własne wersje tych wielkich systemów? No mają własne Baidu, czyli mają Google. Mają Weibo, czyli mają wszystkie te serwisy randkowe własne, prawda? Mają własnego Facebooka, mają Tencent, Alibabę, prawda? Czyli taki Amazona własnego. Dlatego, że oni chcą mieć pod kontrolą swoje dane, swoje złoża danych. Przepraszam, tylko jedną dygresję. Tak. Tam rząd chce mieć kontrolę. U nas w zachodniej części świata to korporacje. Rząd już oddał to wszystko korporacjom. Na razie przynajmniej tak wygląda, chociaż jest reakcja choćby w naszym kraju teraz ostatnio. Natomiast tam ta totalitarna kontrola jest dalej ze strony rządu. Przynajmniej jest taka próba. Tutaj oddaliśmy to korporacjom. O nie, zupełnie. W Stanach Zjednoczonych wielkie korporacje muszą przekazywać dane rządowi, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. A zresztą sama agencja się może podpinać, tak zwany backdoor, podpinać pod te autostrady informacyjne. Ale Chiny to jest ciekawy eksperyment, który nazwany został tą chińską maszyną gamifikacyjną. O co chodzi? Że oni chcą ustalić wzorcowego obywatela. Korzystając z technologii banking, credit score, jest taki w bankowości, ustala się optymalnego kandydata na kredytobiorcę, no i się oblicza w punktach jego plusy. Idealny ma 100 punktów. No i ma największe szanse dostania kredytu. Oni postanowili to wykorzystać do wymuszania posłuszeństwa obywatelskiego. Że ten Chińczyk, który ma dużo punktów, a za co się punkty zdobywa? No za to, że się wykonuje, znaczy przestrzega praw, za to, że się nie szuka w internecie stron o dysydentach, za to, że się nie wchodzi w kontakty z kimś, kto ma niskie notowania polityczne i tak dalej, wtedy ma szansę dostać lepsze warunki kredytowe, może dostać wizę, paszport do Hongkongu, bo tam ciągle paszporty, do strefy Schengen, czyli manipulowanie nagrodami i karami. I to może być system przyszłości taki. Wykorzystanie gamifikacji. Czyli zawsze operowano nagrodami i karami. Na tym polegało wykonywanie władzy.
Ale tu będzie chodziło o to, żeby uruchomić układ nagrody u każdego, żeby był zadowolony, czyli nowe, wspaniałe światy. Ale jeśli chodzi o krąg europejski, to ja myślę, że czy amerykański, zachodni, ja myślę, że to nie będzie totalitaryzacja. Ja obserwuję tu dwa jednoczesne trendy, takie makrotrendy, czy megatrendy. Jeden, pozwolić ludziom szaleć w internecie. Niech się tam ujawniają zasoby najróżniejsze, twórczości. Niech życie buzuje tam. A chodzi o to, żeby to monitorować. Monitorować, ale nie brać za twarz. Ale to nie. Możliwości absolutne, ten będzie miał tendencję do władzy absolutnej. Tak, ale nie chodzi o to, żeby o zamordyzm. To się samo. Człowiek ma takie tendencje po prostu. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak tutaj być może właśnie technologia go pchnie. Skoro masz możliwości, zaczynasz oceniać człowieku, no to mi się nie podoba, no coś z tym trzeba zrobić, a widzisz zagrożenia, od razu idziesz do przodu z tym. Ten monitoring, wielki monitoring prowadzi do wielkiej kontroli i wielkiego narzucania pewnych rzeczy. Tak zawsze było i tak zawsze będzie. Nie tylko. Bardzo proszę. To jak to z tą wielozadaniowością kobiet? Może tu są. Tak? Może tak, pani? Nie, ja chciałam na inny temat. Tak, to proszę bardzo. To znaczy, no, na przykład mnie interesuje tutaj w kontekście tej kontroli bardziej jednostka i to jak nie wiem, według pana profesora, jak według państwa, to się przekłada na zachowania ludzi. No bo ja właśnie w mojej pracy magisterskiej się zajęłam tym, jak. Delegowaniem kontroli nad sobą. To jest psychologia? Psychologii? Proszę, socjologii. Tak. Delegowaniem kontroli nad sobą właśnie różnym urządzeniom, czy mobilnym, czy w ogóle tym inteligentnym, różnym inteligentnym domom, samochodom i tak dalej. I właśnie do czego to może doprowadzić? Tak jakby no, też na ile ludzie sobie zdają z tego świadomość i na ile podejmują jakiekolwiek kroki, żeby to zmieniać ewentualnie. I tym się pani chce zająć się w pracy? Ja zajęłam, tak. To bardzo, bardzo ciekawy i przyszłościowy temat. Mianowicie, zetknęła się pani z tym pojęciem. QI, Quantified Self. Otóż te wszystkie gadżety, które krokomierze, bransolety, które mierzą, tam mind trackery na głowę, które tam mierzą, robią pomiary mózgu, aktywności mózgu, pomiary efektywności snu i tak dalej. Czyli maszyna zaszła pod skórę człowieka. Prawda? Kiedyś ograniczało się to do powierzchni skóry. No, trzeba było tam odciski palców dawać. Tak. A teraz to już monitoruje cały organizm człowieka. Czy to jest... To jest digital self, się inaczej nazywa. Ludzie są przekonani, że mają autonomię nad sobą dzięki temu. Że oni kontrolują to wszystko, prawda? Kontrolują swoje zdrowie, monitorują to zdrowie. Ale czy oni nie są we władzy? Ale i właśnie, zwłaszcza jeśli te dane gdzieś tam idą. A wiadomo, że one idą gdzieś tam, prawda? Jak się człowiek chwali, ile przebiegnie. A poza tym one są terrorystami, te urządzenia, bo na przykład wyświetlają na spaliłeś tyle i tyle kalorii, a norma jest taka i taka. No więc trzeba dalej gonić. Więc jest to jakaś forma władzy. Ale czyjej władzy? Przecież nie samych aparatów. Tylko tych, którzy programują te aparaty. Ale to jest inteligentne zarządzanie człowiekiem. Bo to jest... Rządzenie nagrodami i karami. Żeby ludzi się nie trzymały głupoty. Rewolucyjne na przykład. No, na przykład, czyli znowu elita totalitarna. Pan, proszę bardzo, chciałby, tak? Nawiązując do tego poprzedniego wątku, ja poruszyłem tę kwestię, a chodziło mi o to, że, no nie wiem, taki przykład, analogia, prawda, z życia domowego mężczyzna ogląda telewizję,
nie może za bardzo skupić uwagi, nie ma nad takiej podzielności uwagi, gdy kobieta do niego coś mówi, tak? Kobieta już ma mniejszy z tym problem. I tutaj jeszcze jeden wątek, że no nie wiem, mężczyzna prowadząc konwersację używa dwóch obszarów mózgu, kobieta bardziej siedmiu, tak? Sektorów, tak? Nie chodzi o półkulę, nie? Nie. Dlatego można powiedzieć, że kobiety są bardziej sieciowe i bardziej pasują do cywilizacji sieci. Ponieważ mężczyźni kulturowo byli formowani w pewnym systemie hierarchicznym, prawda? W hordzie myśliwskiej była hierarchia, w armiach była hierarchia, w fabrykach była hierarchia, prawda? Czyli komunikacja pionowa. Na przykład kobiety zawsze były usieciowione w tym sensie, że rozwijały komunikację poziomą. Przy różnych czynnościach, prawda, kiedy się tworzyły te lokalne sieci. Teraz te sieci są coraz częściej w internecie. Czyli można powiedzieć, że mają te miękkie kompetencje, które się dzisiaj bardzo przydają. Stąd odnoszą sukcesy w biznesie. Dzięki tym soft skills. Mówi pan, nie zgadzam się z tym, że 7 sektorów mózgu akurat są w stanie uruchomić naraz. To pokazują teraz, to się wszystko bada, oczywiście są te badania, neuroobrazowanie mózgu, czyli skanowanie mózgu to pokazuje. I to już dokładnie wiadomo, że jakie odczuwamy emocje, gdy spoglądamy na jakiś produkt, prawda? Jak reagują nasze ciała migdałowate? Czy wstręt, czy obrzydzenie, czy pożądanie? I dzięki temu już nie można konfabulować. Tylko mózg mówi, skanowany mózg mówi, czy okulografia, czyli ten eye tracking, mówi, co nas interesuje tak naprawdę. Czego nie możemy ukryć. Pan tu użył terminu rozhamowanie. Ja jak zobaczyłem, to nie wiedziałem, o co chodzi. Teraz rozumiem, że tu chodzi o chamstwo, jakie się szerzy w sieciach. To znaczy, to jest polskie tłumaczenie terminu disinhibition angielskiego. Inhibition i disinhibition. Inhibition to jest zahamowanie. Są pewne kulturowe powściągi, które nam nie pozwalają na chamstwo na przykład. A rozhamowanie... Pan powiedział, że bada się przy pomocy tego fMRI, jakie obszary mózgu, że tutaj wstręt i tak dalej. No ale kultura wykształciła w człowieku to, że jakkolwiek ten podstawowy impuls jest, będąc biologicznym, nie można jemu zaprzeczyć, że na przykład jest wstręt, ale na przykład kultura, rozwój taki... kulturowy spowodował, że w pewnych społecznościach się tego nie przejawia. A dzisiaj Facebook i inne rzeczy pozwalają dać upust temu najprymitywniejszym, podstawowym emocjom i jeszcze widzieć, jak to się rozlewa po sieci, będąc wzmocnionym tym, bo po mojej stronie jest połowa od razu, po drugiej stronie jest druga połowa i naparzamy się w ten sposób. Także to rozhamowanie, disinhibition jest tutaj tak ogromne. Dlatego, że nie mają tej funkcji regulacyjnej neurony lustrzane, które w relacjach face to face powstrzymują, prawda? A tu jest... Ja jeszcze raz powiem, że to jest dla mnie o wiele ciekawszy aspekt tego noworodzącej się epoki cyfrowej. Ja ją nazywam to po prostu etapem socjalnym tejże epoki i to jest o wiele... Ciekawe. Czy socjalny może wprowadzać w błąd, bo to dotyczy takich spraw bytowych bardziej. Z tym, że no, social, bo social może znaczyć i socjalny, i społeczny. Tak, no o terminologii dyskutować można oczywiście, to chodzi tylko o to, że zbyt daleko wybiegamy w przód, nie widząc, co się dzieje w międzyczasie, albo nie chcąc obserwować tego szczegółowo, co się dzieje w międzyczasie, jakie zagrożenia się z tym wiążą, bo mówimy, że tutaj też była mowa, że no ktoś to będzie kontrolował. No, ale jak ktoś kontroluje, to najczęściej też podstawowe ludzkie emocje i wzorce zachowań, które są disinhibited teraz, mogą zapanować i zapanowują w imię
nie wiem, nawet dobra jakiegoś, tylko że to dobro nie jest podzielane przez tą masę jako dobro, a tamtym się może tylko wydawać, że mają dobre motywy, najczęściej ich nie mając. Czyli można powiedzieć o zmianie kulturowej. No, jeszcze nie wiemy, dokąd nas ona prowadzi. No, i stąd nasza refleksja jest uboga. Dlatego, że ta empiria jest taka słabo uchwytna po prostu. No to cóż, to podsumuję w ciągu minuty. Ja tu zrobiłem taką tabelkę sobie, w jakich wymiarach można... Jakie są formaty i profile mentalne osobowości ponowoczesnej, która dotyczy nie tylko samych technologii, ale w ogóle no, tej zmiany kulturowej. Ta jednostka transhumanistyczna, prawda? Czyli taka, w której technologia ma pomagać, wydłużać życie, doskonalić, prawda? Czyli maszyna w służbie człowieka. Płynna, plastyczna, supermarketowa. Jest to taka metafora supermarketu, kiedy człowiek nie ma stałych poglądów, wie co kupić, ale na przykład wchodząc do supermarketu kupuje mnóstwo rzeczy, które mu były niepotrzebne. Tak można tę metaforę odnieść do naszego poruszania się w świecie. Czyli dalej, behawioralna, zgamifikowana, czyli sterowana nagrodami. I to jest ta idea gry, żeby wykorzystać grę w każdej sytuacji, edukacji, biznesie, dalej. Czy jest wewnątrz sterowna? Już coraz mniej wewnątrz, staje się zewnątrz sterowna. Coraz trudniej, jak wykazują badania dzieci korzystających z gier, gry rozwijają, ale jednocześnie ograniczają tak zwaną endostymulację, czyli stymulację wewnętrzną. Coraz trudniej wywołać w sobie stymulację. Ona musi, ta stymulacja, coraz częściej pochodzić z zewnątrz. Tak zwana egzostymulacja. Cybernetyczna koncepcja człowieka. Czyli konsumpcja odpowiednich danych. Każdy jest taką czarną skrzynką, który ładuje ilość danych, przetwarza je i tak. Skąpa poznawczo. Psychodynamiczna. No więc psychodynamiczna to przede wszystkim sterowana popędami. Czyli człowiek jako maszyna popędowa. Ten homo duplex, cienki wernik z kultury i gruba warstwa biologii. Nomadyczna. No wiadomo, homo mobilis. Ze smartfonem w ręku. Człowiek jest nomadą. Rozhamowana. Postprywatna, transparentna. Żyjąca w bańce informacyjnej. To jest... O, już nie ma czasu, żeby o tym mówić, ale te bańki informacyjne to są... To, że każdy jest w swoim świecie informacji. Każdy wchodzi do innego internetu. Każdy jest inaczej formatowany. Na podstawie profili. Po prostu podsuwa mu się co innego. Skwantyfikowana, czyli coraz bardziej wszystkie dane ilościowe. Stargetowana, zapośredniczona, oczywiście to wielozadaniowa, mówiliśmy. Osobowość wielokrotna, multipersonality. Czyli rozszerzona jednostka w kurczącym się społeczeństwie. Mamy tu na myśli tak zwaną augmented reality, czyli nakładkę cyfrową na rzeczywistość. No. Pokemon Go. No. Przykład. Swoją drogą to jest przykład pewnej magii. Co technologia zaczyna być traktowana jako sfera technomistycyzmu coraz bardziej. Może dlatego, że ludzie jej nie rozumieją. Jeśli się czegoś nie rozumie, to się wzniośla. Dopiero jeśli się rozpowszechni coś, to się banalizuje to. A na razie te technologie są w fazie sublimacji.
No, jak uciec? Znalazłem coś takiego. Jak się schronić przed tą cyfryzacją? Znalazłem... Nie powiem dokładnie gdzie, żeby ocalić to przed zadeptaniem. Opuszczony dom. Zarośnięty całkowicie czymś. No i tam pewne przedłużenia świata cyfrowego nie docierają. Tak. No to cóż, dochodzi, wyczerpaliśmy czas. Mam nadzieję, że starając się wyczerpać problem, nie wyczerpałem Państwa. Dziękuję w takim razie. Dziękuję Panu za asystenturę. No i do zobaczenia.